Cześć! Pokażę Wam dzisiaj atrakcje gminy Władysławowo i jej magiczne pomorskie widoki, których nie doświadczycie na pierwszej, lepszej trasie rowerowej. Staniemy na skraju klifu, odwiedzimy bliźniacze latarnie, czy posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego. Witam w kolejnym odcinku Rowerem przez Pomorze. Cała trasa jest wyposażona w rozbudowaną infrastrukturę, w tym m.in. w odpowiednio sytuowane stojaki rowerowe, jak tutaj na kładce plażowej w chałupach, z której zaczniemy naszą dzisiejszą przygodę. Chałupy Welcome To. Tym legendarnym utworem Zbigniew Wodecki rozsławił tą miejscowość na całą Polskę. A my teraz znajdujemy się przy multimedialnej ławeczce, która pozwala na odsłuchanie utworów tego artysty. Poza odciśnięciem swojego piętna na polskiej popkulturze, chałupy znane są również z tego, że chociażby od kilkudziesięciu lat odbywają się tutaj kaszubskie łodzie pod żeglami. Znajdujemy się na ekologicznej kładce w rezerwacie Słone Łąki przy jednej z najstarszych władysławowskich ulic, Bohaterów Kaszubskich. Z całego serca polecam zapoznać się z unikatowością tego miejsca tutaj w Zakolu Zatoki. Jeżeli szukacie mocniejszych wrażeń na swoim jednośladzie, to tutaj w Chłapowie macie do tego okazję. Nowy tor rowerowy typu single track pomiędzy DW215 a boiskiem klifu Chłapowo dedykowany jest kolarzom szukającym bardziej ekstremalnych doznań. Pierwotnie ten tor wyglądał trochę inaczej, ale lokalna społeczność uporządkowała ten teren i przystosowała do jazdy na rowerze. A obecny obraz tego toru możecie podziwiać dzięki wsparciu finansowemu z budżetu obywatelskiego. Tylko zanim tu wpadniecie, to zaopatrzcie się tak co najmniej w crossa albo w jakiś bardziej wyczynowy rower, bo jestem średnio przygotowany. No ale nieważne, jedziemy dalej. Rozewie, czyli miejscowość znana przede wszystkim przez ten przepiękny obiekt za mną, czyli najstarszą latarnię morską na polskim wybrzeżu, która liczy już sobie 200 lat. W środku znajduje się wystawa latarnictwa morskiego, którą opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. A ciekawostką jest to, że od 1 maja 2022 roku została oddana dla zwiedzających druga latarnia siostrzana, Rozewie 2, która znajduje się tuż nieopodal. Wpadnijcie więc tutaj, bo naraz zahaczycie dwie atrakcje. Kolejnym punktem na naszej trasie jest Jastrzębia Góra, która w tym roku obchodzi jubileusz swojego stulecia istnienia, a za mną obelisk Gwiazda Północy, czyli najdalej wysunięty na północ Polski skrawek lądu. Polecam też serdecznie zapoznać się z niesamowitym widokiem rozpościerającym się z 33-metrowego klifu, jednego z najwyższych nad Bałtykiem, a także przeżyć tutaj najdłuższy dzień w roku, który ma aż 17 godzin i 20 minut. Zmierzamy już do końca naszej trasy. Z Jastrzębiej Góry do Ostrowa, gdzie udamy się wałem wzdłuż Czarnej Wdy, aż do samego jej ujścia. Punkt postojowy w Ostrowie to ostatni etap naszej dzisiejszej podróży. Ale Wy za to możecie zaplanować swoją na odwrót. Zacząć tutaj i zwiedzać gminę Władysławowo z zachodu na wschód.
podziwiając jej przepiękne widoki, zwiedzając atrakcje, a to wszystko pedałując po świetnie przygotowanej nawierzchni. To wszystko na dzisiaj. Dzięki piękne za oglądanie i widzimy się w nadchodzących odcinkach Rowerem przez Pomorze. Cześć!